gadać, tylko podlinkuję osobny filmik, ale naprawdę rewelacyjna sprawa. Wróciły moje mątwy. Wróciły mątwy ze spacer. To był jakiś bardzo błyskawiczny spacer. Dawno ci to nie było. Dawno ci nie było w telewizji, co? Dawno ci nie było? Ale śmiel dziewczyn. A zdejmij mu uprząż! Cześć wam kochani i kochane, witamy was serdecznie i zapraszamy do nowych denek, czyli do produktów kosmetycznych, które zużyłam, a właściwie zużyliśmy w tym gospodarstwie domowym, bo będą też rzeczy, które nie tylko sama ja używałam. I ogólnie idea denek jest taka, że to co youtuberzy zużyją, dają do wielkiego opakowania i jak to opakowanie się zapełni, to mówimy, czy te produkty były fajne, czy nie fajne, czy zużyliśmy je z radością, czy z bólem serca, czy z bólem innej części ciała i czy kupimy po raz ponownie. Także z racji tego, że moja torba z denkami, czyli z moimi śmieciami łazienkowymi, się kompletnie zapełniła i denerwuje mnie bardzo, jej wygląd, widok w pokoju, no to co, to kręcimy denka. Jakby ktoś pytał, to na ustach mam liquid lipstick z New Look'a w kolorze Fawn. F-A-W-N, może nie wiem w jakim języku literuje. Bardzo ładny, trupio blady, trupi kolor. Wiem, że to jest trupi makijaż, to jest sobie z tego w pełni sprawę. Dobra, jedziemy, gdyż tak jak widać, mam tutaj pełne opakowanie różnego typu śmieci. Zacznę od tego, co wystaje mi w twarz. Jest to płyn do kąpieli, właściwie pod prysznic, nie do kąpieli. Imperial Leather, zwykły taki badziewiak kupiony, znaczy badziewiak, zwykły taki płyn do kąpieli kupiony razem z chlebem i w ogóle innymi rzeczami. Woda, SLS, perfumy i inne dziedy. Nie był jakiś strasznie wysuszający, ale też nie był w żaden sposób nawilżający. Robił trochę piany, trochę pachniał. Raczej nie kupię ponownie, no chyba, że opłacałam i będzie czegoś do kąpieli, a on będzie pod ręką, to ten, ale absolutnie nic ciekawego nie polecam, bo jeszcze biały w swoim kolorze. Ja lubię rzeczy do kąpieli, które idealnie by było, gdyby miały SLS-ów, ale żeby chociaż miały ładny, relaksujący zapach, żeby dawały pianę, jakby jeszcze zmiękczały wodę i nawilżały skórę, to byłby ideał, ale moim trikiem na to zawsze jest po prostu dodanie do kąpieli odrobinę oliwy z oliwy, wtedy ta nasza skóra jest po prostu miękka po wyjściu z kąpieli. Drugą wielką rzeczą, która wystaje mi w twarz, jest wielkie opakowanie odżywki Schwarzkopf BC Bona Cure Hair Therapy Oil Miracle Gold Shimmer Treatment, bardzo długa nazwa. Tej odżywki tutaj było 750 ml, czyli prawie litr odżywki. Kupiłam to opakowanie na, chciałam powiedzieć na YouTubie, kupiłam je na Allegro. Po polsku się nazywa maska z olejkiem arganowym, głęboko odbudowuje włosy od wewnątrz i odżywia dzięki formule z tymi olejkami, ble, ble, ble. Ja te maski bardzo lubię, albo te, albo w mniejszych opakowaniach. Te w mniejszych opakowaniach takich, one dostępne są normalnie dla takich, znaczy one są, mają troszeczkę inny kolor. O, ta taka wielka dla fryzjerów, ona ma troszeczkę bardziej blady kolor, natomiast te w tych mniejszych opakowaniach jest bardziej nastawiona na sprzedaż dla konsumentów, dla normalnych fryzjerów i ona jest po prostu też ładniejsza. Jest złota, ma więcej takich błyszczących takich drobinek. Włosy są przepięknie nawilżone, lekko obciążone, nie puszą się. No moja, ta odżywka uratowała moje włosy, jak jeszcze były dłuższe i bardziej zniszczone niż są teraz. Teraz są krótkie, więc mnie nie obchodzi to za bardzo. Jest tu jeszcze chyba je trochę. Woo! To było obrzydliwe. To było obrzydliwe! Musiałam to zatrzymać. Ja z nią tak robię, że po prostu jak mi się skończy to w moim opakowaniu, to wyciskam tą z tej dużej. I teraz zrobię tak, że rozetnę to opakowanie, wyjmę resztki i wywalę, tylko nie chciałam wam pokazywać po prostu pociętej butelki, bo to bez sensu. W każdym razie jedna, o ile nie najlepsza odżywka do włosów, jaką ja mogę polecić, to jest właśnie ta odżywka. Zawsze ją polecałam zresztą. Kolejna rzecz, włosy. Suchy szampon Batiste. Teraz właściwie nie używam suchego szamponu, używam bardzo sporadycznie, po prostu bardzo często myję włosy i też nie potrzebuję dodawania objętości przy nasadzie włosów, bo moje włosy są ok, ale kiedy mam długie włosy, oczywiście suchy szampon to jest coś, co nadaje objętości moim włosom u nasadu, używam go zawsze na czyste włosy. A teraz ten suchy szampon, co ciekawe, Tomek zepije mnie, jak to powiem, ale ten suchy szampon właśnie zużył mi Tomek, który używał go, żeby sobie troszeczkę przybielić brodę, bo miał taki look, że chciał mieć taką troszeczkę bardziej przybieloną brodę, trochę bardziej szarawą, siwawą. I no i ten szampon Batiste, on dostawia dosyć dużo tego białego osadu.
wypadł. I Tomek był, bo to jest ten seria Heavenly Volume, czyli bardzo dużo, dająca mega dużą objętość. I ona daje bardzo dużą objętość, ale zostawia też biały osad. I świetna sprawa, jeżeli chcesz sobie posiwić, pobielić włosy. Także to właśnie Tomek mi zużył. Ale ja ogólnie nie kupię tej formuły Batiste dla siebie już raczej, bo mi nie odpowiada za bardzo. Jeżeli chodzi o swój szampon, to polecam Collab, a Batiste bardzo lubię te koloryzujące, albo dla blondynek, albo dla brunetek, bo oprócz tego, że robią swoją robotę, to jeszcze ładnie pachną i dają fajny odcień włosom albo odrostom, jeżeli to jest ten problem wasz. Kolejna rzecz to jest farba do włosów L'Oreal Colorista Paint. To jest farba, której używałam... Już mam was 2 miesiące temu. Rzeczywiście zszarzyła włosy dosyć mocno, ale też dosyć mocno mi je zjarała wtedy, pamiętam. To było chyba jakoś w marcu, jakoś połowa marca, jak użyłam tej farby. Kiedy miałam bardziej ciepły odcień i chciałam troszeczkę je przypopielacić, nie wyszedł mi aż taki kolor, broń Boże, ale były troszeczkę takie szarawe. Ja jednak, kurde, te farby drogeryjne to dla mnie nie jest coś idealnego. Wolę jednak zainwestować w taki zestaw farb fryzjerskich niż takie farby drogeryjne. Fajnie, bo przyszło w opakowaniu z takim pędzelkiem, z jakimiś tam pierdołami, tak fajnie to wszystko profesjonalnie wyglądało, ale dosyć mocno zjarała mi włosy i także raczej nie kupię ponownie. Kolejna rzecz, to jest kolejna rzecz do kąpieli, gdyż my w tym gospodarstwie domowym bardzo kąpiele lubimy. To jest rzecz, którą kupię ponownie, jak znowu zobaczę. To się nazywa Good Things Argan Oil Renewing Bath Soak Indulge Plus Relax with Cocoa Butter and Coconut. Czyli po prostu taki płyn do kąpieli, który ma nas relaksować, trzeba być taki luksusowy, seria spa, no a jest bez SLS-ów, parabenów, składników pochodzenia zwierzęcego, olejów mineralnych, z olejem kokosowym i masłem kakaowym. Także bardzo taki bogaty skład, fajna konsystencja, bardzo ładnie pachniał w ogóle jak nic takiego kokosowego, pachnie trochę lawendą, pachnie jak takie mega, mega, mega relaksujące spa. To jest taki zapach, że jak właśnie dałam sobie to do kąpieli, to od razu relaks, wszystkie mięśnie się relaksują. Bardzo taki bogaty, intensywny, relaksujący zapach typu spa. Patrzę, czy tutaj jest warming cinnamon, ginger and clove. W ogóle nie wiem, ja tutaj czuję głównie lawendę taką, ale bardzo fajny produkt. Skóra nie została w ogóle wysuszona przez to, powiedziałabym, że nawet troszeczkę nawilżona i dawało nawet odrobinę piany. Ja to kupiłam w TK Maxx za 2,99. Good Things Argan Oil. Jeżeli znowu się trafi, to kupię ponownie, bo bardzo takie luksusowe, daje takie luksusowej kąpieli, o co ja ogólnie bardzo lubię i Tomasz zresztą też. Teraz coś do makijażu. Jezus, jaka masakra. To są bibułki matujące z Inglota. Jak widzicie, opakowanie jest mega zmasakrowane, bo miałam je tutaj niesamowicie, niesamowicie długo. W opakowaniu tym przyszło mi 50 bibułek matujących. To działa tak, że w ciągu dnia, kiedy nasza twarz na przykład zaczyna się świecić, albo ta strefa T robi się taka bardziej przytłuszczona, to bierzemy taką chusteczkę, odbijamy sobie tutaj nadmiar sebum i po prostu to ma zdjąć ten tłuszcz, a nie ruszać naszego makijażu. Na to możemy trochę się przypudrować, albo trochę dodać podkładu, po prostu, żeby nie było efektu ciasteczkowania się. Bardzo dobre bibułki, mam kolejne opakowanie ich. Nie wiem, czy inne niż Inglot też są dobre, bo nie miałam żadnych innych nigdy w życiu, ale też nie miałam potrzeby innych kupować. Także bibułki matujące z Inglota w końcu, po nie wiem ilu latach się po prostu zużyły. Potem rzecz, która jest obrzydliwa i jeżeli nie lubicie obrzydliwej rzeczy, to zamknijcie oczy, ale to po prostu mój pies właśnie się dorwał tego opakowania, które wypadło z tych denek, dlatego stwierdziłam właśnie, że nagrywam te denka, bo się już wszystko nie mieści. To były paski wybielające do zębów, już to schowam, bo to jest obrzydliwe i to jest firma Boots Fast Teeth Whitening Stripes. Już tego nie pokazujemy. Działa to ogólnie tak, że dostajemy takie przejrzyste jakby paski, które są z czegoś rozpuszczającego się. Naklejamy je na zęby i one po około, nie wiem, 5 minutach nie mówienia, nie śmiania się, nie picia rozpłyną się całkiem, ale pozostawia właśnie tak odrobinę wybielą nasze zęby i dają takie mega, mega uczucie świeżości. Więc ja lubiłam ich używać od czasu do czasu. Nie był to jakiś taki dramatyczny efekt. Ja nie wybieram w żaden sposób zębów. Też ta szminka nie działa dobrze, jeżeli chodzi o kolor zębów. Wiem, że wyglądają jak totalnie żółte. Ale takie paski z tej firmy albo różne, albo innej, to jest taki fajny sposób na takie chwilowe, takie błyskawiczne, lekkie, powiedziałabym, wybielenie zębów i odświeżenie ogólnie jamy ustnej, paszczy naszej. Także ja pewnie kupię jej ponownie, bo był jakiś taki fajny krok. No zresztą pielęgnacja jamy ustnej i zębów jest bardzo ważna, więc czemu by nie? Także to jest to. Dobra, idziemy niżej w coraz brudniejsze zakamarki tej torby. Patrzę, że jeszcze jedna jest rzecz do kąpieli.
nie wiem w ogóle, gdzie my to kupiliśmy. Nike London, jakiś Bath and Shower Gel, czyli znowu żel pod prysznic do kąpieli. Zdecydowanie dla dzieci, ale fajnie pachniał. Pachniał landrynkami, pewnie dlatego go kupiliśmy, ale nic specjalnego, nie kupię go ponownie. SLS na drugim składzie, żadnych właściwie przefajnych składników, nic ciekawego. Nie wiem, dlaczego produkty dla dzieci mają takie kijowe składy, zamiast coś właśnie delikatnego, jakimiś olejkami nawilżającego, to po prostu jakieś takie dziadostwo ładnie pachnące, pełne czegoś wysuszającego skórę. Nie rozumiem tego, nie kupię tego na pewno ponownie, chociaż zawsze coś takiego śmiesznego się skuszę. O, to jest ten suchy szampon, o którym Wam mówiłam, że nie kupię Batiste, bo jest ten szampon, który jest najlepszym słynnym szamponem. Firma Collab, Share and Invisible, one są chyba teraz dostępne w Hebe albo w jakimś innym miejscu w Polsce. A tutaj są w Superdrugu i na Feel Unique dostępne. Różne wersje zapachowe, różne wykończenia. Najbardziej lubię ten Share and Invisible, zapach Paris, czyli taki bardzo Paryż, czyli dosyć taki kwiatowy, świeży, najfajniejszy suchy szampon, który ja znam, nie zostawia zbyt dużego osadu, świetnie odświeża, nadaje objętości i piękny zapach też daje włosom, także mój ulubiony, z pewnością kupię ponownie, jeżeli będę miała znowu konieczność używania suchy szamponu. Kolejna rzecz, czyli oliwka dla dzieci. Oliwka to jest coś, co ja lubię nakładać sobie na ciało zaraz po wyjściu z kąpieli, albo pod prysznica, albo też dawać sobie do samej kąpieli stick, żeby ta skóra nie była taka bardzo obdarta z wszystkiego, ja wyjdę z tej kąpieli. Taka warstwa też ochronna, jeżeli na polu jest bardzo zimno, jeżeli moja skóra jest taka przesuszona i podrażniona. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, że te oliwki, na przykład ta Johnson's Johnson's i wielkość dla dzieci, większość dla dzieci, to jest w głównej mierze parafina, czyli oleje mineralne, czyli to jest po prostu warstwa ochronna i nawilżająca, ale to nie jest coś, co naszą skórę na dłuższą metę nadżywi, którą naprawi i tak dalej. Dużo bardziej efektywny będzie jakikolwiek olej naturalny, czy tam oliwa z oliwek dodana do kąpieli, czy olej, ten almond oil, czyli z, wiecie, z migdałów, czy cokolwiek takiego. Znowu nie rozumiem, dlaczego akurat rzeczy dla dzieci mają taki skład, że jest parafina. Zastanawiam się, bo się nie znam, nie mam dzieci i nie znam się w ogóle na pielęgnacji dziecięcej, czy takie rzeczy olejem mineralnym są lepsze do pielęgnacji dla dzieci niż olej naturalne. Nie wiem, dajcie mi znać, jak jesteście mamami, młodymi mamami, bo bardzo mnie to interesuje. Ale widzicie, znowu jakaś rzecz dla dzieci, bardzo przyjemna w używaniu, ale tak naprawdę skład z parafiną i z perfumami, nie wiem, czy to jest coś idealnego dla takiej młodej skóry, która dopiero wyszła na ten świat. Nie wiem, nie znam się, dajcie mi znać, bo akurat w tematyce pielęgnacji dziecięcej nic, nil, nie wiem, dajcie mi znać, bo strasznie to jest dla mnie ciekawe. Bo kiedy ja sięgam po produkty, które są przeznaczone dla dzieci, to spodziewam się czegoś właśnie naturalnego, delikatnego, subtelnego, odżywczego, jakiejś świetnej jakości. A wiecie, Johnson's Johnson's to nie jest najniższa półka cenowa, a tutaj to są bardzo tanie. Ale w Polsce, no nie wiem, koło dychy to kosztuje, koło 20 zł może, więc to nie jest, jak wiecie, żadne pieniądze zupełnie. A no skład nie jest rewelacyjny, nie ukrywajmy, to nie jest rewelacyjny. Dobra, kolejna rzecz, maska do włosów L'Oreal Everstrong z tej serii takiej bardziej organicznej, a czy bez SLS-ów i tak dalej. Everstrong Nourishing Intense Mask nie była za specjalna, zużyłam ją z bólem serca, czy z bólem dupy, brzydko mówiąc. Nie, po prostu nie chciałam się jej używać, nie miałam żadnej przyjemności z jej używania. Zużyłam, ale nie czułam, żeby włosy były jakieś mega po niej, także ja po niej nie sięgnę po raz kolejny. Za to rzecz, po którą sięgnęłam po raz kolejny. Jeżeli coś ma rozcięte opakowanie do wyciśnięcia, to znaczy, że ta rzecz naprawdę była kochana. To jest kolejne opakowanie Joycop K-Pack Reconstructor, czyli najlepsza, znowu nie odżywka, tylko taka jakby terapia do włosów. To działa tak, że myjemy włosy, nakładamy ten Reconstructor na około 5 minut, i potem zmywamy, nakładamy kolejną maskę albo odżywkę mocno nawilżającą. I to wspaniały sposób, w jakiś sposób rekonstruuje, naprawia nasze włosy. Nie wiem, na ile to jest możliwe, nie wiem, na ile rekonstrukcja włosa, który jest martwy przecież, jest ogólnie możliwa. Niemniej jednak niesamowicie poprawia stan, kondycję naszych włosów, zwłaszcza bardzo mocno zniszczonych, rozjaśnianych i tak dalej. Także moja ukochana rzecz, mam już kolejne opakowanie, wspaniała rzecz, zawsze Wam polecam firmy, te rzeczy od Joycop. Dobra, potem rzecz, która kiedyś była kultowa na blogach polskich, nie wiem, czy wciąż jest, żel do higieny intymnej z Rossmana, Facial, nie wiem, jak to się czyta, Intim. Czyli po prostu żel do higieny intymnej, który ma neutralne pH
i nie ma w sobie SLS-u. Dlatego też pamiętam, że jak ja bardzo tak zapuszczałam włosy, tak z 4-5 lat temu, bardzo dużo włosomaniaczek polecało tę rzecz do mycia naszych włosów. Ja też robiłam, bo też olejowałam włosy, chciałam naturalnie coś, co delikatnie gdzieś tam usunie ten olej z moich włosów, nie z jakby zjadając wszystkich tych takich dobrych, nawilżających, pozytywnych substancji, ale nie ukrywam, że moje włosy po tym są okropne, są jak siano, są nieprzyjemne. Używałam tego, żeby zużyć tak naprawdę, a to nie jest to opakowanie, to mam sprzed 5 lat, tylko to już jakieś jest kolejne. Jako żel do higieny intymnej jak najbardziej się sprawdza. Jeżeli właśnie jestem w fazie olejowania włosów, nie mogę mówić, i chcę czegoś, co mi naturalnie, czy co mi dosyć subtelnie zmyję te oleje z głowy i jestem akurat na tym etapie, to jak najbardziej polecam. Aczkolwiek nie spodziewajcie się, że Wasze włosy po tym, do mycia włosów będą jakieś tam wspaniałe. Nie, moje włosy po tym były mniej więcej takie jak sianko, ale wiedziałam przynajmniej, że to ma w miarę dobry skład i pomaga przy olejowaniu włosów. Także być może kupię ponownie, ale nie mam tutaj teraz do tego dostępu w Wielkiej Brytanii, jakoś mi na tym nie zależy, bo mam inne rzeczy do mycia włosów bez SLS-ów. Zresztą teraz jak mam krótkie włosy, to mam takie rzeczy troszeczkę w nosie, także teraz rzecz, której mam już kolejne opakowanie, czyli moja ulubiona pianka do golenia Gillette Satin Care Olej Violet Swirl, czyli bardzo, jeżeli pianka do golenia nóg może być luksusowa, to takie daje mi uczucie. Pianka, która najpierw wchodzi w formie żelu takiego fioletowego właśnie, potem zmienia się w taką bardzo bogatą, gęstą, przepięknie pachnącą piankę, która świetnie trzyma się nóg, goli się z przyjemnością. Jeżeli golenie nóg może być przyjemnością i może mieć takie luksusowe uczucie, że możemy się czuć luksusowo goląc nogi, to może w tym pomóc. Mam kolejne opakowanie, bardzo, bardzo, bardzo lubię tę piankę, mała rzecz, a cieszy. Kolejna rzecz, która jeżeli dorwę, to kupię kolejne opakowanie, jest to żel do mycia rąk, już obrzydliwe opakowanie, Le Petit Olivier, czyli mydło do mycia rąk, które ma zapach kwiatów pomarańczy, orange blossom, marsylijskie jakieś mydło, skład, nawet nie ma SLS-ów, czyli w miarę spoko, jest olej kokosowy, na pewno rzecz numer jeden to jest zapach. Ja absolutnie uwielbiam zapach kwiatów pomarańczy, takiej pomarańczy świeżej, zerwanej, taka aż po prostu ślinka mi cieknie. Także cudownie pachnące. Kupiłam to w TK Maxie i muszę poszukać, czy nie ma znowu czegoś z tej serii, albo może czegoś innego właśnie z tej firmy, która ma takie właśnie bardzo ładne, naturalne, no przyjemne po prostu zapachy i widzę, że skład jest naprawdę w porządku. Made in France, czyli francuska firma, zero parabenów, nietestowane na zwierzętach, no i zapach cudowny. Co ciekawe, Tomkowi ten zapach nie przypadł do gustu, ale ja uwielbiam takie energetyczne, soczyste, dobrej jakości cytrusy, bo nie lubię takich tanich cytrusowych zapachów, obrzydliwe to jest, ale takie prawdziwe cytrusowe, coś pięknego, absolutnie. Sięgając dalej, zmywacz do paznokci z Bootsa, najtańszy chyba jaki jest w ogóle na rynku. Ja nie przykładam wagi do tego, jaki kupuję zmywacz do paznokci. Lubię, jeżeli nie ma acetonu, ale z drugiej strony, jeżeli ma acetonu, to ciężej mi się z nim zmywa paznokcie. Na przykład ma aceton, ale u mnie zmywacz do paznokci nie robi żadnej różnicy, mam dosyć mocne, grube paznokcie. Zawsze używam do nich po prostu odżywki. To są moje paznokcie w tym momencie. Nie wiem, mam w nosie, jak mam zmywacz do paznokci, więc zawsze sięgam, bo po najtańszy. Tyle. I tyle po prostu. Kolejna rzecz, fajny krem z firmy Indeed Labs. Krem nazywa się Filum. To jest krem, o którym już mówiłam w mojej pielęgnacji wieczornej. Bardzo przyjemny. On ma dawać wypełnienie jakby naszej twarzy, to żeby nie traciła jakby swojej objętości i walczyć trochę z grawitacją. Uwielbiam opakowanie tego kremu, bo ono tak działa, że tutaj naciskaliśmy, to tak podnosiło i tutaj, o, jeszcze trochę wyszło, tak górą wychodzi ten krem. Jeszcze odrobina. Bardzo fajna konsystencja, która z jednej strony jest taka dosyć bogata, a z drugiej strony nie obciąża za bardzo twarzy. Widzicie, już się właściwie wsiąknął i daje taki fajny, aksamitne wykończenie naszej skórze. Ja mam to, że jeżeli mam... O, Tomek przyszedł. Tak, przyszedł. Gdzie te moje bąble? Tutaj, nagrywam. Te moje bąble. Nagrywam. Te moje bąble. A ty też prezentujesz jakieś kosmetyki? On tutaj dęka filmuje. A ty dęka! Dęka się najlepsze. No. Chodź, na Polkę. Hej, na Polkę. Hej, na Polkę. Hej, jakie masz fajne włosy? Dziękuję. Dałaś mu jedzonko? Dałam mu szynkę starą.
No, w każdym razie to ma być krem nawilżający twarzy, który ma napisane, że to jest volumizing, czyli ma nadawać gdzieś tam objętości naszej twarzy. Mi się to kojarzy z tym, że twarz się nagle zrobi wielka i pucata, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że z wiekiem nasza twarz traci tłuszcz i przez to też skóra oczywiście, czy nie też przez to, ale też kolagen, no wiecie, proces starzenia, twarz traci swoją objętość i zrobi się taka bardziej obwisła. I to ma temu zapobiegać, ma dawać taką objętość, sprawiać, że twarz będzie taka bardziej plumpy i w ogóle. Jakoś tego nie zauważyłam, ale to na pewno jest to bardzo dobrej jakości krem nawilżający. Mówiłam też o tym, że ja mam problem taki z kremami, takimi na noc. Lubię ciężkie takie konsystencje na noc, bo czuję, że mam coś, żeby czuć, że mam coś fajnego na twarzy, ale bardzo często, jeżeli konsystencja jest za bogata, to pojawiają mi się wypryski. Także muszę znaleźć taki dobry konsensus, jakby coś pomiędzy czymś bardzo dobrze nawilżającym i takim ciężkim i niezapychającym. Także to jest akurat ta coś w pół drogi, co naprawdę bardzo fajnie mnie osobiście się sprawdziło. Tutaj jeszcze mam jakieś pierdoły. Dobra, patrzę, mam dwie maski na twarzy, dwie, tutaj reszta było do włosów. Maska koreańska Stony Moly I'm Real, czyli to taka maska w płachcie. Nie wiem, czy robią dużo dobrego, w składzie mają zawsze oleje jakieś mineralne i w ogóle. Także nie jest coś rewelacyjnego, ale niesamowicie mnie te maski odprężają. Jeżeli mam taki dzień dla siebie, chwilę dla siebie, idę do kąpieli, muzyczka, zapaszki, świeczki, maska, relaks, po prostu totalny relaks. Także dla mnie te maski są kompletnym relaksem, choć jeżeli chodzi o te maski Tony Moly, nie wierzę w skuteczność. Dają takie uczucie, jeżeli, nie wiem, jeżeli chcecie mieć natychmiast błyszczącą taką skórę, bo macie, nie wiem, ciężkiego kaca, albo jesteście jakieś takie przesuszone i macie wyjście, chcecie wyglądać świeżo i błyszcząco, to one to mają, bo one mają dużo takich składników, które dają glow i błysk i połysk w waszej skórze. Natomiast w długofalowe działanie tych rzeczy absolutnie nie wierzę, aczkolwiek są bardzo przyjemne do używania, także pewnie kupię ponownie. Te kosztują 2 funty w TK Maxie, jeżeli traficie. I tutaj była złota maska na twarz, to było kupione w Biedrze w Polsce. Czyste, piękno, intensywne odmłodzenie i wygładzenie, złota maska, 4 karaty, kolagen, kwas hialuronowy, algi. I to była ciekawa maska, bo ona była w formie żelu, tak jak tutaj tam pani ma, ona oczywiście tak pięknie się trzyma na twarzy, tylko ona była taka żelowa, bardzo przyjemne uczucie chłodzenia znowu, jeżeli macie jakąś opuchliznę, coś takiego i potrzebujecie ochłodzenia, odświeżenia, to jest bardzo przyjemna maska. Znowu nie sądzę, żeby jednorazowe użycie jakiegokolwiek produktu coś diametralnie zmieniło w waszym wyglądzie, ale jeżeli potrzebujecie chwili dla siebie, ochłodzenia, relaksu, to była niesamowicie relaksująca maska, przez to, że było takie żelowe, to wszystko chłodzące, na pewno bardzo bardzo, bardzo przyjemny. Woda, gliceryna, glikol, kwas hialuronowy, mika, kwiat tej z róży wyciąg. No, nie jest jakiś niesamowicie zły skład, ale to też nie jest coś, wiecie, co zmieni wygląd waszej skóry diametralnie. O, jest taki miła chwila dla siebie, w moim odczuciu przynajmniej. Także ja będę ich stosować, ale też nie spodziewam się po nich cudu. Dobra, jeżeli jeszcze chodzi o włosy, tutaj mam, widzę jakieś 3 rzeczy. Pierwsza rzecz, Philip Kingsley Elasticizer, czyli jedna z tych takich terapii do włosów, tutaj bardzo popularna w UK. Philip Kingsley, jego Elasticizer, to była rzecz wymyślona dla Audrey Hepburn i dla jej włosów. To jest coś, co zostawiamy na włosach od 15 minut do nawet całej nocy. Zakładamy to na mokre włosy, wczesujemy, zostawiamy na jak tylko długo możemy, potem normalnie myjemy włosy i to ma w nasz jakiś sposób właśnie poprawić elastyczność włosów, ma je gdzieś tam naprawić, nie wiem jak się do tego ustosunkować. Na pewno ma bardzo dobry skład, bardzo dużo olejków. Bardzo wiele osób twierdzi, że dla nich działa cuda na włosach. Ja nie zauważyłam cudów, na pewno jest to coś przyjemnego do stosowania, na pewno jakiś jeden krok plus. Tak jak mówię, teraz jak mam te włosy krótkie, tak bardzo się nie przejmuję ich odżywiania. Natomiast kiedy miałam dłuższe, to lubiłam takie pierdołki sobie robić, bo zawsze czułam się lepiej. Pomimo tego, że katowałam te moje włosy rozjaśniaczami i tak dalej, to zawsze używałam dużo masek i przez te włosy zawsze były w nie najgorszym stanie. Także to jest to. I potem kolejna maska też kupiona do włosów w Biedronce. Free Stuff and Keratin Repair, maseczka do włosów z keratyną, olejem marula, powitaminą B5, złotym, drobinkami złota. Bardzo dobry skład, olej marula to jest świetny olej, ja bardzo go lubię. Powitamina B5, keratyna i to ma być dla włosów puszących się. Rzeczywiście wydaje mi się, że włosy mi się mniej puszyły akurat po niej, bo moje włosy zawsze są puszące, czy są rozjaśnione, czy nie rozjaśnione, zawsze się puszą. Także trochę znowu pomogła, ale wiecie, to było tak na 2 użycia, więc nie widziałam takich mega efektów, bo maski trzeba według mnie używać dużo.
dłużej, ale na pewno coś przyjemnego, jak siedzieć gdzieś właśnie do spa, czy jak tam z mamą jedziemy na, nie wiem, na basen i na saunę, to zawsze sobie coś takiego nakładamy na włosy i jest relaksik i włosy się czują na pewno lepiej, na pewno my się czujemy lepiej. Kolejna rzecz do włosów to jest farba. Color Touch Vella, czyli to są te farby półpermanentne, bez żadnego amoniaku. Ja kolor 80 to jest light blonde po prostu. Ja tego koloru używałam przy Denisie Rozrabiaku. Jak miałam takiego jeszcze boba i miałam taki bardziej naturalny kolor odcień włosów, to był ten kolor. Ja bardzo lubiłam te farby, wciąż lubię, ale teraz jakoś nie mam ich w gamie kolorystycznej chłodnej, mam te inne farby. Jak miałam takie cieplejsze włosy, to bardzo ich lubiłam używać i też bardzo mi się podobało właśnie to, że były bez amoniaku i w bardzo fajny sposób farbowały włosy, nie niszcząc nich, a wręcz wydaje mi się, że po zmyciu te włosy były takie wręcz odżywione, błyszczące, przyjemne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, na szarym dnie jeszcze mam jakieś pierdoły. Co tu mam najpierw? Paznokcie. Barry M, czyli jedna z moich ulubionych firm, jeżeli chodzi o produkty do paznokci. Coconut Infusion Nail Paint, czyli lakier do paznokci, który jest z wodą kokosową. Pachnie kokosem, nawilża nasze paznokcie. Lakier do paznokci nawilża nasze paznokcie. Ja mogę tak stwierdzić, że coś działa dobrze na paznokcie moje, ja ogólnie zawsze jak maluję paznokcie, daję pod nie moją odżywkę. Jeżeli tego nie robię, to mniej więcej po tygodniu, dwóch widzę diametralną zmianę kondycji moich paznokci, zaczynają się rozdwajać przede wszystkim, to jest mój główny problem. Potem tego nie było, więc rzeczywiście ma jakieś tam te składniki nawilżające, być może jest to właśnie ta woda kokosowa. Bardzo lubię ogólnie ich produkty do paznokci, bardzo się ze mną zgadzają, bardzo lubię ich rangę kolorów i też nie są za drogie, bardzo często są na promocji, także bardzo Wam polecam te ich paznokcie właśnie z Barry M. Potem jeżeli chodzi, co tu jeszcze mam ciekawego, czekajcie, muszę powyciągać. Szukałam tego olejku, nie wiedziałam co się z nim stało, on się po prostu skończył. Olejek z drzewa herbacianego, to jest olejek, którego bardzo często, on ma działanie antyseptyczne i tak dalej i jego używam po prostu na moje wypryski i na moich nieprzyjaciół. I właśnie widzę, że mi się kompletnie skończył, o czym nie wiedziałam i szukałam go ostatnio, ale właśnie jak mam jakiś wyprysk czy coś, olejek z drzewa herbacianego, 2 dni i wyprysk znika, aczkolwiek jest to bardzo mocno działający olejek, więc jeżeli macie wrażliwą skórę, to należy go z czymś wymieszać, bo taki 100% jest dosyć intensywny na twarz. Krem pod oczy Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Przyjemne opakowanie, bardzo lekka konsystencja, szybko się wchłania, nie zauważyłam żadnych efektów, ani negatywnych, ani pozytywnych. Po prostu, nie wiem, dostałam go w jakimś, gdzieś tam do czegoś i używałam, bo zawsze używam kremu pod oczy. Raczej go nie kupię po raz kolejny, bo jest stosunkowo drogi, a nie widzę jakichś wymiernych efektów. Ja chętnie wydam na krem pod oczy dużo więcej pieniędzy, jeżeli widzę jakiekolwiek efekty. No także, nie wiem, bez sensu, raczej nie. Kolejna rzecz, Peptac Bright, która właśnie mi się skończyła i którą muszę kupić po raz kolejny, to jest ta sama firma, co ten krem Filum. To jest kanadyjska ogólnie firma, tutaj jest dostępna w Bootsie w UK. Peptac Bright to jest to serum, o którym miałam nawet osobny film na kanale. Serum, które przepięknie rozjaśnia przebarwienia i pomaga naszej skórze walczyć z nieprzyjaciółmi, jak ja ich nazywam, czyli z wszystkimi wypryskami. Tak jak widać, to ja mam teraz troszeczkę, dużo mi się robi takiej niefajnej struktury na twarzy i znowu potrzebuję zakupić Peptac Bright, żeby oczyścić po prostu moją skórę, bo to działa to świetnie. Nie będę o nim więcej gadać, tylko podlinkuję osobny filmik, ale naprawdę rewelacyjna sprawa. Wróciły moje mątwy. Wróciły mątwy ze spacer. To był jakiś bardzo błyskawiczny spacer. Dawno ci nie było. Dawno ci nie było w telewizji, co? Dawno ci nie było? Ale śmieli dziewczyny. A zejmij mu uprząż. Co? Mamo, rok cię nie widziałem. Rok mnie nie widziałeś, co? Jeszcze mam 5 produktów żywcem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dziękuję. Dobra, co tu jeszcze? Co jeszcze mam? Kolejna rzecz, Long Fall Lashes, czy Fall Long Lashes, czy cokolwiek, odżywka, która nazywa się, że ma być dla długich rzęs, a jest dla długich brwi. Po prostu odżywka, która rzeczywiście przyspiesza wzrost naszych brwi, ma w sobie niestety lek na jaskrę, więc trzeba z tymi rzeczami uważać, ja o tym mówiłam już wielokrotnie w filmikach, polecam sobie zrobić swój własny research. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to produkt naprawdę jest skuteczny, natomiast jeżeli nie wiecie o co chodzi, to polecam pogooglować, napiszcie się co i jak. Na pewno ta odżywka jest skuteczna, na pewno brwi rosną
dużo bardziej bujne. To, co ja mam tutaj, to są moje brwi 100%. Wczoraj sobie zrobiłam henne, dlatego są takie ciemne, ale ogólnie one tak wyglądają po prostu. To są moje brwi i w tym momencie nie używam żadnej odżywki do brwi, bo wydaje mi się, że mają perfekcyjny kształt, nie trzeba mi więcej brwi, ale to była naprawdę bardzo skuteczna. Potem jeszcze jeden, widzę, jakiś olejek mam eukaliptusowy. O, też cudowna sprawa, jeżeli chodzi o kąpiel. Dodanie kilku kropelek. Mega, mega relaks. Uwielbiam czuć, że w łazience mam po prostu zapachy jak w spa. Olejek eukaliptusowy jest bardzo relaksujący, bardzo rozluźniający mięśnie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. I na pewno kupię polowny. O mnie, co tu robisz? Idź sobie jeszcze do taty. Co? Próbka. Próbkę mamy tutaj podkładu z Inglota, Inglot HD. Robiłam jego osobną recenzję na kanale, także podlinkuję poniżej, nie będę o nim bez sensu gadać. Taka po prostu próbka. I dwie kredki, które już zaschły, umarły, muszę je wyrzucić. Pierwsza to jest Avon Super Shock. Ta kredka jest naprawdę stara. To jest kredka żelowa, która jest chyba jedną z najfajniejszych, jeżeli nie najfajniejszą kredką żelową ogólnie na rynku. Tak jak mówię, moja już totalnie zaschnięta i martwa, ale kiedy jest świeża i nie zaschnięta, jest bardzo czarna, bardzo intensywna, najczarniejsza, najintensywniejsza, najbardziej miękka kredka po prostu ever, która zasycha i jest niesamowicie długotrwała. Także koniecznie muszę kupić kolejną. I kolejna kredka, biała kredka z Catrice, która nie wiem, co mi się stało, ale nie potrafię jej otworzyć, także jest do wywalenia. Biała kredka była dosyć przyjemna, dało się nią wyrysować linię wodną, ale u mnie się nie utrzymuje żadna kredka cały dzień niestety. I kolejna rzecz, to jest bardzo ciekawa sprawa, to jest Biggen, czyli w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, nie? Szukaliśmy czegoś do farbowania włosów na ciemno i będąc w aptece zobaczyłam coś takiego, Biggen. To jest coś chyba japońskiego, bo tu jest taka geisha narysowana, ale jest zaklejona. I to jest takie coś do farbowania włosów w pudrze. To raczej nie jest henna. Nie ma nic chyba wspólnego z henną. Czekajcie, patrzę. Nie, to nie jest żadna henna ani coś takiego. To jest jakiś taki śmieszny Hoyu Cosmetics. Japońska rzecz do farbowania włosów w pudrze. Po prostu jest to, miesza się tam z wodą, nakłada się i jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny, ciemny kolor włosów. Także bardzo ciekawa rzecz. Muszę bardziej, nie ma amoniaku żadnego, ma długo się utrzymywać. Tak, miesza się 1:1 chyba z wodą, tylko taki puder i po prostu i się trzyma. I włosy są naprawdę zafarbowane. To jest akurat jakiś taki ciemny kolor. Tym farbowaliśmy chyba włosy Tomkowi po wakacjach, jak miał takie rozjaśnione i chciał przyciemnić. A wiecie, nie chcieliśmy jakiejś takiej zwykłej farby, bo dla faceta to czasami wygląda za chamsko. I takie coś, Biggen. Poszukam dokładnie, co to jest. Czekajcie, to jest, aha, to przychodzi dokładnie tak, w takim opakowaniu małym, takie małe proszku, taki mały proszek. To chyba starczyło mu na, nie wiem, 4 farbowania by mu starczyło, czy jakoś tak. Miesza się pół na pół, tak jak mówię, z wodą, nakłada się na ileś tam, zmywa się i po prostu jest. Prześmieszna rzecz, w ogóle nie wiedziałam, co to jest. I Permanent Powder Hair Color, Hoyu. Bardzo ciekawy, czyli że po prostu puder, tyle, nie wiem, jestem nieprzygotowana z tego tematu, ale poszukam coś i postaram się wkleić w opisie. Także to jest to, to wszystkie moje śmieci, bardzo się cieszę, że mogę je znowu, znaczy mogę je w końcu po prostu wyrzucić, żeby mi zagracały cały pokój. Bardzo dziękuję za oglądanie moich śmieciarskich filmów, bardzo dziękuję Wam, moi śmieciarze, z całą oczywiście miłością i szacunkiem. No i to cóż, chyba tyle, bardzo dziękuję raz jeszcze za oglądanie i do zobaczenia znowu, pa pa! Właśnie mi pies przesunął statyw, jak cudownie. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!